Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie banalnie proste serduszka. Z kartki dwukolorowej oraz jednokolorowej. Zapraszam na poradnik. Na początku serce z dwukolorowej kartki. Bierzemy sobie oczywiście nasz wycięty kwadrat z dwukolorowej kartki. Ustawiamy białym kolorem do dołu w ten oto sposób i teraz górny wierzchołek musimy zagiąć mniej więcej gdzieś do tego punktu, czyli do połowy kartki. Tak jakbyśmy sobie pomiędzy tym a tym punktem zrobili linię, to tutaj jest połowa kartki. I tutaj do środka przykładamy ten wierzchołek i zaginamy. Teraz odwracamy kartkę na drugą stronę i te wierzchołki po prawej i po lewej stronie zaginamy trochę do środka. Ten oto sposób na oko po prostu. Z jednej i z drugiej strony. Jeżeli nie wyjdzie, to zawsze można poprawić i zagiąć bardziej lub mniej. Odwracamy na drugą stronę i nasze serduszko jest gotowe. Teraz serduszko z jednokolorowej kartki. Bierzemy sobie nasz wycięty kwadracik jednokolorowy i ustawiamy w ten oto sposób. Następnie górny wierzchołek przykładamy mniej więcej tutaj, czyli do środka naszej kartki. Jakbyśmy pomiędzy tym a tym wierzchołkiem utworzyli zgięcie, to tutaj jest mniej więcej gdzieś środek i zaginamy. Następnie prawy oraz lewy wierzchołek zaginamy tak tylko trochę do środka. Oczywiście robimy to na oko. Następnie musimy odwrócić kartkę na drugą stronę. I teraz tutaj patrzymy jeszcze raz pod spód. Równo z tą oto krawędzią oraz tą będziemy musieli po drugiej stronie zrobić zgięcia. Więc można to sobie po prostu wymacać i w taki oto sposób robimy zgięcie równo z tą krawędzią i teraz równo z tą krawędzią robimy drugie zgięcie. I tak to na obecną chwilę wygląda. Teraz tak jakbyśmy tą krawędź musieli przyłożyć do tej krawędzi. Czyli w taki oto sposób w dół odginamy. I tutaj na środku zaginamy troszkę naszą kartkę w ten oto sposób. I nasze serduszko jest gotowe. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie tego poradnika.